prowadząc choćby amatorsko badania genealogiczne, często poszukujemy wszelkich dokumentów pomocnych w ustaleniu danych naszych przodków czy ich losów. O ile portale genealogiczne czy archiwa państwowe udostępniają skany dawnych ksiąg z zawartymi w nich aktami narodzin czy zgonów, to sporo trudności przysparza wgląd do nowszych dokumentów. Prowadzone przez Urzędy Stanu Cywilnego księgi urodzeń są w nich przechowywane przez 100 lat. Z rejestrem zgonów jest odrobinę inaczej. Te leżą w miejskich czy gminnych archiwach 8 dekad. Często jednak w zdobycie choćby fotokopii interesującego nas wpisu sprzed dziesięcioleci musimy zainwestować dużo czasu i cierpliwości. Do rąk takiej księgi nikt nam po prostu nie da, a informacje udzielane są ograniczonemu kręgowi osób. Należą do nich między innymi małżonek, wstępni, zstępni. I o ile wiele urzędów stanu cywilnego restrykcyjnie, a czasem wręcz przesadnie chroni dane osobowe, nawet osób zmarłych, to w Suwalskim Urzędzie Stanu Cywilnego do badań genealogicznych urzędnicy podchodzą z dużym zrozumieniem. Jak nas informuje miejscowy ratusz, do wyszukiwania informacji o przodku wystarczy podać jego imię i nazwisko oraz datę narodzin lub śmierci. Urzędnicy sami określą, czy wnioskodawca należy do osób uprawnionych i jeśli tak, udostępnią wpis, zezwalając na wykonanie jego fotokopii. Ta zazwyczaj jest wystarczająca i bardzo pomocna w badaniach. Co ważne, fotokopia nic nie kosztuje, w przeciwieństwie do aktu stanowiącego urzędowy dokument. Każdy wniosek traktujemy indywidualnie, mówią pracownicy Suwalskiego USC i dodają, że precyzyjne sformułowanie wniosku umożliwia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego określenie, czy są faktyczne przeszkody do udostępnienia materiałów archiwalnych.